Rok 1997. Kina podbijał wtedy Titanic, pierwsza część Men in Black, w telewizji debiutowały Teletubbiesie oraz Ally McBeal. Słuchaliśmy Spice Girls i Backstreet Boys. Zadebiutowała telewizja Toja. Zaczynaliśmy w tym miejscu, w bloku przy Strażackiej na Hojnach. Dziś jest tu hurtownia żarówek, kabli i bezpieczników. Rozwijaliśmy się na Podgórnej. Tu zajmowaliśmy aż pół budynku. Po naszej wyprowadzce powstał tu klub fitness. Od września 2013 roku jesteśmy przy Łąkowej 29. Przez te 20 lat staliśmy się najnowocześniejszą telewizją w regionie. I przechodzę. Redakcja Telewizji Toja. Dzień dobry. Łączę rozmowę z panią prezes, tak? Dziękuję. Zaczynaliśmy jako skromna, mała, nikomu nieznana stacja telewizyjna, a w tej chwili mamy naprawdę znakomite wyniki, jeśli chodzi o oglądalność. Już, dobrze. To tylko, wiesz co, teraz poprawimy tylko kamerę, tą ogólną jedynkę. Nie będę nic zdradzał, sprawa się może wyjaśnić w ciągu 2-3 dni. Wydarzenia Sport Piotr Krawczyk, witam Państwa. Musi się naprawdę szybko pożegnać. Kończymy wydarzenia Sport Piotr Krawczyk, do zobaczenia. No, bardzo szybko. Polska się zmieniła i to ja się zmieniła i to wszystko na plus. Ja Ciebie słyszę, Ty mnie słyszysz? Dobrze, teraz też Cię słyszę, Tomku. E-a, e-o i u-e-a. Wszystko jest proste, ale nie wtedy jak ta muzyczka zacznie tutaj bum-bu-rum-bu. Dziś nadajemy 13 godzin dziennie, realizujemy ponad 50 programów, w tym codzienny serwis informacyjny Wydarzenia. Jestem na uwięzi, ptaszek na uwięzi. Bo szanowni Państwo, koleżanka po raz pierwszy. Nie, tylko wspomniałam, że tutaj jestem dzisiaj, wiesz? Koleżanka teraz...